Dzień dobry Państwu. Otwieram 24. sesję Rady Miejskiej w Ostródzie. Witam serdecznie wszystkich radnych. Według listy obecności jest nas 20 osób. Witam serdecznie pracowników urzędu, witam media, witam pana sekretarza, pana radcę prawnego. Dzisiejsza sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym. Jest wniosek 8 radnych. Zgodnie na podstawie artykułu 20 ustawy 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym dzisiejsza sesja została zwołana. Stwierdzam również, że na dzisiejszej sesji na 21 radnych obecnych jest 20, czyli nasze obrady dzisiaj są prawomocne. Na sekretarza dzisiejszej sesji powołuję radnego Garlickiego. Ewentualne zmiany do porządku obrad. Nie ma propozycji, nie widzę. Przystępujemy do punktu. Punkt czwarty, wystąpienie osoby pełniącej funkcję odwołanego organu i postanowienie założeń przyjętych do realizacji podczas wykonywania przez niego obowiązków burmistrza. Z tego, co mi wiadomo, Szanowna Rado, nie mamy jeszcze komisarza, nie ma dokumentów, które musi podpisać pan premier. Także na ten temat proszę również się o wypowiedzenie naszego radcy. Proszę bardzo, radny Kierzewski. Chcieliśmy złożyć kilka, ale to złożymy, bo mamy przygotowaną interpelację, no kilku radnych ma przygotowaną interpelację co do wątpliwości. Cały czas mówię, boimy się o budżet i jego realizacji. I to nie był żaden, nie w kontekście ani referendum, ani wyborów, tylko po prostu mamy pewną obawę, myślę, że wszyscy Państwo mamy pewną obawę co do realizacji budżetu. Wiemy, że będziemy go musieli zmienić i pytanie tylko w jakim kierunku, kiedy. I wiem, że jest pani skarbnik i myślę, że będzie do niej kilka pytań, o ile może uczestniczyć pani skarbnik w posiedzeniach, o ile wyrazi taką zgodę. To jeżeli pan przewodniczący był uprzejmy zaprosić panią skarbnik, ona wyraziła zgodę na to, żeby uczestniczyć w tym posiedzeniu, to chyba nie powinno być przeszkód, panie mecenasie. Podkreślam, wyraziła zgodę i my ją zapraszamy, a nie wzywamy, tak? To tyczy punktu drugiego, panie radny, czyli jakoby punkt numer pierwszy został jakoby już. Czy jeszcze co do punktu pierwszego? Wystąpienie osoby pełniącej funkcję odwołanego organu. Ja myślę, że w związku z tym, że taka osoba nie została jeszcze wyznaczona przez prezesa Rady Ministrów, więc ten punkt jest bezprzedmiotowy. Wobec tego tutaj trzeba przejść do następnego. Dziękuję. Przystępujemy do punktu piątego. Może odczytam ten punkt, no to jest ten sam. Informacja o stanie finansów gminy miejskiej. I w tym momencie proszę tak o wypowiedź pana radcy prawnego. To znaczy powiem tak, że no w tej chwili sytuacja nie jest komfortowa dla pracowników urzędu, bo nie ma tu bezpośredniej relacji między Radą a urzędem. Zgodnie z przepisami urząd gminy jest aparatem pomocniczym wójta, burmistrza, prezydenta miasta i on jest kierownikiem urzędu. I tu on decyduje o tym, czy
poszczególni pracownicy mogą występować na sesji rady, bo zgodnie z orzecznictwem rada nie może zobowiązać żadnego pracownika do tego, aby występował czy wykonywał uchwały rady, bo zgodnie z przepisami uchwały rady wykonuje wójt, burmistrz, prezydent miasta. I de facto nawet jeśli któryś z pracowników tu będzie występował na forum rady, no to należy go traktować jako osobę prywatną, ale naraża on się na odpowiedzialność pracowniczą. Z tego względu, że nowy burmistrz w tym wypadku, czy osoba wyznaczona, może stwierdzić, że ta informacja przedstawiona powinna być na przykład inna z tego i no wiadomo. Wobec tego to już jest decyzja tego pracownika, czy on chce przedstawić taką informację, czy nie, ale on się musi liczyć, że może z tego tytułu ponieść odpowiedzialność pracowniczą. Mogę? Proszę bardzo. Pana mecenasa zrozumiałem, to będzie tak, że ktoś może mieć pretensje o to, co się działo przed jego urzędowaniem? To jest raz. Dwa, sposób powoływania skarbnika miasta jest szczególny, tak? To rada powołuje skarbnika miasta na wniosek burmistrza. W związku z tym ta usadowienie skarbnika miasta przez ustawę pokazuje, że to nie jest przeciętny poszczególny pracownik urzędu, tylko osoba wyróżniona. I dlatego wnosiłem o prośbę, z ewentualną prośbą, pozostawiając pani skarbnik oczywiście decyzję co do tego, czy chce wystąpić, czy nie. To w żaden sposób to jest ani wezwanie, tylko po prostu zwyczajna prośba, bo chcemy mieć tą świadomość, bo jest to sprawa ważna. Dziękuję. To znaczy nie tak do końca. To nie jest osoba jak mówię, wyróżniona. Jak pan zauważył, powołuje. Więc nawiązuje się stosunek pracy na podstawie powołania. Więc jest to stosunek pracowniczy i podlega służbowo, jest zatrudniona w urzędzie gminy i podlega służbowo burmistrzowi w tym przypadku, a nie organowi. Tylko tryb nawiązywania tego stosunku pracy jest troszeczkę inny niż w stosunku do innych pracowników. Więc tutaj ta osoba nie ma takiego uprawnienia z mocy prawa do samodzielnego działania. Tutaj jest samodzielne działanie, jest to kontrasygnata de facto. Tu może odmówić, no ale są procedury w tym przypadku, jak odmówi. Jak powiedziałem wcześniej, no to już przedstawienie takiej informacji, no to to by było, jak mówiłem, można było potraktować jako informację prywatną tej osoby niewiążącą, ale jak powiedziałem wcześniej, musi się liczyć taki pracownik, że może narazić się na odpowiedzialność pracowniczą. Czyli może nastąpić na przykład rozwiązanie stosunku pracy tu powołania bez wypowiedzenia. Jak to będzie rażące. Odwołała pani skarbnik, za to, że była dla rady życzliwa, tak? To ja nie wiem, tylko ja mówię, jak mogą zaistnieć sytuacje. Nie znam, jaką decyzję rada podejmie, bo to nie należy do mnie. Ale jest to, mówię, sytuacja niekomfortowa
aby wprowadzona. Zresztą punkt nie mówi, kto ma przeprowadzić informację o stanie finansów gminy miejskiej. Jeśli nie jest skazany, to znaczy, że to powinien przedstawić organ wykonawczy. Bo tu nie ma relacji, tu jest relacja między organami, czyli radą gminy, a wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta. Nie ma żadnej relacji między radą a urzędem. W praktyce urząd prowadzi obsługę i rady, i jej organów, ale to wynika z regulaminu organizacyjnego. Natomiast wszelkiego rodzaju czy informacje, czy sprawozdania powinien przedstawiać wójt lub osoba wskazana przez, znaczy w naszym wypadku przez burmistrza lub osobę wyznaczoną. Takiej osoby nie ma. Taka osoba nie została wskazana. Z analizy pełnomocnic wynika, że nikt w urzędzie nie ma możliwości występowania przed radą. Takiego upoważnienia nie ma. Więc uważam, że należałoby poczekać z taką informacją do czasu, kiedy obejmie obowiązki osoba wyznaczona przez prezesa Rady Ministrów. Dziękuję panie mecenasie. Czy wykonanie dochodów, przekazanie nam tej informacji też narusza to, o czym pan mówił? Bo to, czy to jest wystąpienie na sesji rady, czy dostarczenie dokumentów, chyba ma ten sam wydźwięk. Czy pani już naruszyła? To znaczy, to nie tak do końca. Finanse publiczne są jawne, więc każdy ma prawo wystąpienia w ramach dostępu do informacji publicznej. Więc tutaj nie ma żadnego problemu. Natomiast żeby to zrobić. No ale to jest informacja na wniosek, jeżeli jest taka informacja udostępniana, na przykład w biuletynie informacji publicznej. Pan sekretarz prosił o głos w tej sprawie, proszę bardzo. Szanowni Państwo, pani skarbnik za chwilę na tyle, na ile będzie mogła i potrafiła na sali sesyjnej udzieli Państwu wszelkich niezbędnych informacji na temat stanu finansów publicznych gminy miejskiej Ostróda. Tym bardziej, że z wnioskiem Państwa parę dni temu już się zapoznała. Także potraktujmy wystąpienie pana radcy prawnego jako jego spełniony przez niego obowiązek i przyjmujemy to do wiadomości. Pani skarbnik za chwilę udzieli informacji. Państwo dostali sprawozdanie na koniec kwietnia, teraz sprawozdanie z wykonania budżetu na koniec maja. I nie jest to oczywiście naruszenie żadnego przepisu prawa. To wynika chociażby z ustawy o dostępie do informacji publicznej. Natomiast ja jeszcze poproszę o 2-3 zdania wypowiedzi, bo pewne informacje należą się mieszkańcom. Jaka jest w tej chwili, na dzień dzisiejszy, sytuacja Urzędu i Gminy Miejskiej Ostróda? 3 czerwca odbyło się referendum w sprawie odwołania burmistrza Ostródy przed upływem kadencji. Ono okazało się skuteczne. Informacja o wynikach referendum ukazała się w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 5 czerwca. I od dnia 6 Ostróda nie ma burmistrza, a więc organu wykonawczego gminy. Dalej oczywiście funkcjonuje Rada Miejska jako organ uchwałodawczy. I zgodnie z ustawą premier, prezes Rady Ministrów ma niezwłocznie wyznaczyć osobę pełniącą funkcję odwołanego organu gminy, czyli ona będzie de facto burmistrzem, tak zresztą będzie miała na pieczątce, tylko że wypełniająca swoją funkcję na podstawie określonego artykułu ustawy. I na dzień dzisiejszy, tak jak już powiedział pan radca prawny, taka osoba jeszcze w urzędzie się nie pojawiła.
Co wiemy? Wiemy, że wojewoda zgodnie z ustawą zaproponował taką osobę i stosowny wniosek za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji wystosował do premiera, czyli to pismo jest zapewne w tej chwili na biurku premiera. Nie wiemy zatem, czy osoba pełniąca funkcję burmistrza pojawi się jutro, czy w poniedziałek, czy w każdy następny dzień przyszłego tygodnia. Jednocześnie premier musi wyznaczyć datę wyborów przedterminowych burmistrza miasta Ostródy, która musi przypadać w ciągu 90 dni od tejże publikacji, a więc od 5 czerwca. Czyli teoretycznie będzie to jakaś ostatnia niedziela sierpnia, a najpóźniej 2 września tego roku. Do tego czasu osoba wyznaczona przez premiera będzie pełniła funkcję burmistrza miasta Ostródy. No i a może faktycznie tak do czasu jeszcze ślubowania, więc objęcia przez niego fakt formalnie obowiązków. Ale urząd nie działa bez, nie jest bez królewie, jak gdyby w cudzysłowie, ponieważ tak się złożyło, że w ramach uprawnień, upoważnień nadanych sekretarzowi, no mogę podpisywać określone pisma, wydawać oświadczenia, zaświadczenia. Jeżeli Państwo żywią taką wolę, mogę Państwu, każdemu radnemu z osobna przekazać takie upoważnienie. Tam jest między innymi to, że w tej chwili pełnię funkcję zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników, z wyjątkiem możliwości zatrudniania i zwalniania i ustalania poborów. Mogę wydawać zaświadczenia, mogę wydawać decyzje administracyjne, decyzje majątkowe. Kiedy był burmistrz, do 14 tysięcy euro netto, w razie nieobecności burmistrza i zastępców, w zasadzie wszelkie decyzje majątkowe wraz z panią skarbnik, z jej kontrasygnatą mogę podpisywać, ale oświadczam, że strategicznych, większych decyzji póki co no, nie chciałbym i nie będę podpisywał. No, chciałbym sprowadzić to wyłącznie do bieżącego zarządzania urzędem, ewentualnie podpisywania umów wynikających z bieżącej pracy, jak już te przysłowiowe truskawki, że w tej chwili na 2 m2 podpisujemy umowy na dzierżawę chodnika. Zapewne jeszcze sprawą interesującą jest to, co się dzieje z zastępcami. Pan burmistrz w ten dzień, kiedy został opublikowany dziennik, a w zasadzie nazajutrz przestał pełnić swój mandat i on został w tym momencie odwołany. Natomiast pomimo tego, że z tym samym dniem, w tym samym momencie odwołani zostali jego zastępcy, oni są jak gdyby inaczej trochę traktowani. Oni przestali w tym momencie pełnić funkcję wiceburmistrzów, natomiast zgodnie z kodeksem pracy są dalej urzędnikami samorządowymi, pracownikami urzędu, a więc na okresie wypowiedzenia. I w przypadku pierwszego zastępcy okres wypowiedzenia minie 30 września. To są 3 miesiące, które zaczynają biec od 1 lipca, no bo wypowiedzenie nastąpiło fizycznie w czerwcu. W przypadku drugiego zastępcy to wypowiedzenie skończy się z dniem 31 lipca tego roku. Oni są pracownikami bez obowiązku świadczenia pracy, ale są urzędnikami, czyli mogą przebywać na terenie urzędu, bo dochodzą do nas słuchy takie, że ludzie dziwią się niektóre osoby, co robią na terenie urzędu w jakimś gabinecie na przykład, więc informuję, że tak jak każdy urzędnik może przebywać w urzędzie. Jest sytuacja no, nietypowa. Trudno powiedzieć, że ktoś ma rutynę w takiej sytuacji. Trudno powiedzieć, jak należy postępować. To tyle. Nie wiem, czy Państwo jeszcze w tym względzie mają jakieś pytanie. Są pytania do Pana. Dziękuję przede wszystkim za wyczerpującą informację. Wiemy więcej. Proszę, radny Kłokocki. Ja mam takie pytanie. Jeżeli są urzędnikami, to bez obowiązku świadczenia pracy, ale no, przebywają na terenie urzędu,
I co robią? Przebywają, bo przebywają, czy... No właśnie przepis prawa jest nieprecyzyjny. Przebywają. Mało tego, jeszcze państwu dopowiem, że gdyby chcieli świadczyć jakąś konkretną pracę, no wymyślmy sobie, że urzędnik X powie, że chce zająć się przygotowaniem inwestycyjnym dworca, to on musi złożyć podanie do kierownika jednostki o to, i czy może to robić, i kierownik wyraża albo nie wyraża zgodę, natomiast tenże kierownik nie może mu nakazać, żeby on to akurat robił. Ale to wynika z kodeksu pracy. Czy są jeszcze pytania do pana sekretarza w tej kwestii? Więc proszę, panie przewodniczący, pani skarbnik jest do państwa dyspozycji. W tej kwestii, pani radna? Ja pytanie do pana Wawrzyńskiego. W związku z tym, że tam mówił o tych swoich uprawnieniach, ale nawiązując do zupełnie innej kwestii, już nie dotyczącej burmistrzów. Nie wiem, czy mogę teraz, czy dopiero później, panie przewodniczący? Nie, no teraz czekamy na, jeżeli już, to na informację, tak? To dobrze, może więc, później. Pan sekretarz będzie obecny przez całą sesję, to może... To jest też kwestia, która dotyczy między innymi spraw związanych z budżetem i sprawami bieżącymi, pilnymi. Ale to może po informacji, pani radna, dobrze? Słucham? Po informacji pani skarbnik. Dobrze. Tak się... Proszę teraz panią skarbnik o informację na temat bieżących spraw finansowych miasta. Informacja dla państwa została przygotowana na dzień 31 maja 2012 roku z wykonania dochodów i wydatków oraz informacja na temat spłaconych i zaciągniętych na dzień 31 maja kredytów. I dochody kształtują się następująco. Dochody własne są wykonane w 42,44%, gdzie no, przeliczając wykonanie średnio powinno wynosić, o ile się nie mylę, 41,64%, czyli są ponad średnią wykonane. Kolejno. Udziały gmin z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, czyli podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych, tu jest wykonany w 35%. Tu myślę, że tak naprawdę... Jest to niskie wykonanie, ponieważ to się rozkłada w ten sposób, że za miesiąc grudzień udziały wpływają w miesiącu styczniu. Dlatego to tak wygląda. Czyli są brane pod uwagę, to jest doksięgowywane do starego roku, a tu tak naprawdę mamy za 4 miesiące z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dlatego jest no, niskie wykonanie 35%. Subwencja ogólna z budżetu państwa jest wykonana w 51,07%. Dobrze, czyli też jest ponad średnią. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, też wykonanie jest zadowalające. Dotacje na zadania własne, no tu wynika ze specyfiki dotacji, które otrzymujemy od wojewody, ponieważ te dotacje nie są na cały rok. Są to niektóre zadania, które są realizowane w krótkim okresie czasu, dlatego wykonanie w niektórych pozycjach jest nawet stuprocentowe. Ale to wynika, mówię, ze specyfiki otrzymywania dotacji od wojewody.
Kolejne, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Wykonanie jest 37,09, to wynika z umów. Czyli tu myślę, że żadnych poślizgów nie ma, jest to planowa realizacja i zgodnie z umowami zawartymi między innymi jednostkami samorządu terytorialnego. I tu środki unijne na zadania inwestycyjne. Jest to wskaźnik 24,63%. No to trochę przymało, ale to wszystko wynika z rozliczenia inwestycji i to nie jest od nas zależne. Po prostu jest rozliczana inwestycja, czekamy na pieniążki. To taka jest kolej rzeczy. I środki unijne na zadania bieżące. Tu też jest niewiele, bo 13,31% wykonania i myślę, że to jest ten sam mechanizm jak przy inwestycjach. Rozliczenie, kontrola i czekamy na środki, które mają spłynąć. Kolejną pozycją jest dotacja celowa w ramach programu z udziałem środków europejskich na zadania bieżące. I tu jest wykonanie 79,47% i ogółem dochody są wykonane w 39,45%. Natomiast wydatki, myślę, że nie będę tych wszystkich działów Państwu przedstawiać, bo macie informacje. Ogółem wydatki są wykonane w 37,95%, czyli pokrywają się z dochodami. Bo tu, dochody wyniosły 40 400 210 zł 11 groszy, natomiast wydatki ogółem wyniosły 39 073 612 zł 60 groszy. Również została zachowana równowaga między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, która wynika z ustawy o finansach publicznych, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących. Czyli ta równowaga na maj również została zachowana. Informacją dodatkową dla Państwa jest, że spłaty kredytów z lat ubiegłych wykonanie wynosi 1 942 710, czyli spłaciliśmy na dzień 31 maja taką kwotę, a pobrany kredyt do 31 maja wynosi 2 539 967 zł. Myślę, że więcej Państwu chyba na ten temat nie muszę. Proszę bardzo, czy są pytania odnośnie tego punktu? Czy są pytania do Pani Skarbnik? Proszę Pani Radna. Pytań jest wiele, tylko że otrzymaliśmy od Pani to wykonanie dochodów i wydatki dopiero dzisiaj, także trudno nam się odnieść do tej informacji. Ale mamy pytanie do Pani następującej treści. Jaki jest stan zobowiązań miasta? Jakie są zatory płatnicze w tej chwili na dzień dzisiejszy, na 31 maja? Mogę powiedzieć, jaki jest stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. To jest 49 831 731 zł i 40 groszy. Ale ja pytam ogólnie zobowiązania na 31. Powiem tak, na 31 myślę, że moja poprzedniczka nigdy Państwu tego nie przedstawiała. Nie wiedziałam, że trzeba jeszcze zliczać Państwu fakturki i to przedstawiać. Ja pytałam, jakie mam informacje przedstawić, było wykonanie na dzień 31. W tym momencie nie jestem na to pytanie przygotowana. A kogo Pani pytała, Pani Skarbnik? Pytałam Pana Przewodniczącego.
bo dostałam informację, że będzie sesja i w tej informacji było, że właśnie trzeba przygotować. Nie było zakresu określonego. Nie, nie było. To było tak ogólnie napisane. Tak naprawdę ja nie wiedziałam, co państwo sobie życzycie, bo nie było żadnego wniosku. Bardzo proszę. W kwestii informacji o stanie finansów, tak? Bardzo proszę. Pani skarbnik, bo zapewne to nie jest, bo inicjatywa będzie należała do osoby pełniącej obowiązki burmistrza, ale kiedy pani uważa za potrzebne dokonanie zmian w budżecie miasta poważnych czy mniej poważnych i kiedy będzie wieloletnia prognoza finansowa sporządzona? Wieloletnia prognoza finansowa będzie sporządzona, powinna być jeszcze w czerwcu tak naprawdę. To znaczy powiem tak, przyszło z Ministerstwa Finansów informacja o tym, że zmniejsza się wielkość subwencji ogólnej, oświatowej i tą zmianę możemy tylko wprowadzić na sesji uchwałą. Nie możemy absolutnie tego wprowadzić zarządzeniem. Czyli to musi być. Jeżeli nie zmniejszy się deficyt, wtedy możemy sobie darować wieloletnią prognozę finansową, zmiany jakiekolwiek do końca czerwca. A informacje na temat wieloletniej prognozy finansowej na pewno państwo otrzymacie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Taki jest obowiązek i też jest część opisowa. Za pierwsze półrocze wieloletniej prognozy finansowej. Wszystkich przedsięwzięć zawartych w niej. Proszę bardzo, radny Kowalski. Do tutaj przedstawionej informacji przez panią skarbnik. Jakie są przyczyny tego, że subwencja oświatowa, ta ogólna została zmniejszona? Wiemy co bliżej na ten temat? Generalnie subwencja oświatowa idzie za dzieckiem. Jest mniejsza ilość uczniów, w związku z czym jest pomniejszona subwencja oświatowa. Powiem szczerze, nie powiem dokładnie, ale jest to ponad 500 tysięcy. I teraz albo tniemy wydatki, albo szukamy dalej w dochodach. Także to jeszcze będzie do przepracowania. Ja mam pytanie do pani skarbnik. A powie pani mi, jak jest z przekazywaniem do jednostek budżetowych typu OSIR, typu inne jednostki tej 1/12 transzy miesięcznie? Czy są poślizgi w tym przekazywaniu tych kwot pieniężnych? I jakie to są również terminy? Proszę panią, przekazujemy, ja dostaję zapotrzebowanie od tych jednostek bądź instytucji kultury, zapotrzebowanie i według ich zobowiązań ja im te pieniążki przekazuję. Być może mają za dużo tych pieniędzy, nie wiem w tym momencie, ale widzę, że wyrabiają się w tym, co dostają, a nie dostają 1/12. Czyli płacą terminowo, tak? Raczej powinni terminowo płacić. Raczej czy płacą? Pani skarbnik. Proszę panią, posiada pani taką informację, czy nie? Moment. Ja nie mam wglądu w ich dokumenty. Dostaję zapotrzebowanie i według tego dostają pieniądze. Dziękuję. Chodzi o wykonanie budżetu za 2011. Czy może mi pani odpowiedzieć na to pytanie, czy wszystkie dokumenty, jakie myśmy dostali na sesję, czy takie same dokumenty trafiły do RIO? Szczerze mówiąc, nie zajmowałam się 2011 rokiem. Ja wiem, ale pracowała pani jeszcze nie pracując w soboty, więc chciałabym wiedzieć, czy jest pani zorientowana. I proszę to zapisać w protokole, co do słowa. Dziękuję. No myślę, że to za daleko idące wnioski, że pracowałam tu w soboty. To po pierwsze, po drugie, nie mam pojęcia tak naprawdę, jakie dokumenty idą do RIO. Ja nie mam takiego wglądu w dokumenty. Tym bardziej nie będąc tu pracownikiem.
proszę, czy są jeszcze pytania do pani skarbnik? Słucham? No wykonania budżetu chyba tu pani chodzi, nie wiem. No ale ja, co ja mam do... Jeżeli nie ma pytań ze strony radnych, to dziękuję bardzo za... Pani skarbnik, dziękuję bardzo za informację, dziękuję za przybycie. Przystępujemy do kolejnego punktu. Wnioski i zapytania radnych. Proszę bardzo w tej kwestii. Pani radna Chorostowska, proszę bardzo. Ja mam pytanie do pana Wawrzyńskiego. Z tego co widzę sama, pan Wawrzyński bardzo często przechadza się wzdłuż Jeziora Drwęckiego, więc zapraszam nad Jezioro Kajkowskie, poprawnie nazywane Jeziorem Sejmino. Niedawno na plaży naprzeciwko toalet zburzono stary budynek, który groził zawaleniem. Po tym budynku nadal wystaje z ziemi gruz, leżą cegły, co zagraża bezpieczeństwu osób, które tam przebywają. Niedługo zaczyna się sezon, właściwie ten weekend już zaczyna się formalnie otwarcie sezonu letniego na plaży. Bardzo dużo osób chodzi tam boso, więc to zagraża to przede wszystkim bezpieczeństwu dzieci, tym bardziej, że to jest vis-a-vis toalet. Więc ja mam taką prośbę, bo byłam wczoraj na plaży, zobaczyłam, że wysypano przy wjeździe dwie wywrotki piasku, nie wiem w jakim celu, za mało, żeby wymienić piasek na plaży, bo jest bardzo brudny, a ten i za daleko od miejsca, w którym faktycznie dałoby się ten gruz zabezpieczyć, to po pierwsze. Więc mówię, wnioskuję o to, żeby zadbać o ten teren po tym budynku, bo należy go wyrównać. Przede wszystkim trzeba zabezpieczyć wjazd na plażę miejską, bo tam nie ma właściwych szlabanów. Każdy sobie wjeżdża jak chce, a z tego co pamiętam, to niektórzy nadgorliwi turyści nie chcą za bardzo maszerować po piasku, więc samochodem jakby mogli, to by zaparkowali przy całym ręczniku, nie patrząc na innych plażowiczów. Poza tym stan schodów na plażę miejską jest w stanie no, karygodnym. Sama 2 lata temu byłam świadkiem, kiedy dziecko spadło ze schodów, tylko dlatego, że ktoś zwyczajnie nie zadbał o to, aby schody zostały właściwie wyremontowane. W schodach są dziury, są wyrwy. Nie da się nimi przyjechać ani wózkiem, ani pchać roweru. Zresztą mówię, schody, zapraszam pana Wawrzyńskiego, żeby pan sam obejrzał, jak to wszystko wygląda. Co do samego pomostu. Pomost, powiedzmy teoretycznie, co roku są wymieniane deski na pomoście, ale są to pojedyncze deski, które zresztą widać, bo one są innego koloru, więc co 50. deska jest wymieniana. Wygląda to strasznie. Sam pomost już za niedługo będzie wymagał kapitalnego remontu, bo same filary, które stoją w wodzie, są już powiedzmy spróchniałe i wystarczy tylko lekko szarpnąć barierką i wszystko się trzęsie. To po pierwsze. Po drugie, tu jeszcze wnioskuję. Mam taki apel do mieszkańców Ostródy i do turystów. Z roku na rok zwiększa się ilość amatorów sportów motorowych. Przez plażę, niezależnie od tego, czy są turyści, czy nie, czy są plażowicze, czy jest pogoda, czy nie, jeździ bardzo dużo osób nieodpowiedzialnych, które przejeżdżają przez plażę na quadach, na motorach, na krosach, nie patrząc w ogóle na bezpieczeństwo ani dzieci biegających po plaży, ani osób, które w tym momencie się opalają. I także mam ten apel do mieszkańców Ostródy, aby pilnowali swoich czworonogów. Dużo osób przychodzi na plażę z psami. Psy są spuszczane. Owszem, ja nie mówię, że każdy pies musi ugryźć, ale tu chodzi o samą higienę. Psy są kąpane, obok kąpią się dzieci. Później te psy biegają po ręcznikach. Poza tym wypróżniają się do wody, więc nie wygląda to ani zbyt higienicznie, ani zachęcające do tego, żeby kąpać się w danym jeziorze. Więc ja proszę o to, aby mieszkańcy Ostródy zwrócili uwagę właśnie na ogólny wygląd plaży miejskiej. Oczywiście, tak jak mówię, ponieważ bezpośredni nadzór nad tą plażą przejmuje pan dyrektor Jacek Szykotowski, więc ja proszę, aby to zaprotokołować, że proszę o to, aby pan dyrektor został zaproszony w sprawie plaży miejskiej na najbliższą posiedzenie Komisji Oświaty i Sportu, która będzie 20 czerwca. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Co do tego tematu, panie sekretarzu? Tak, oczywiście pani radna, ale pani poruszyła aż tyle spraw. Jedno o charakterze porządkowym, drugie o charakterze
inwestycyjnym wręcz, więc żeby coś nie umknęło, ja bym miał gorącą prośbę, aby pani wnioski jeszcze raczyła pani przelać na pismo. Złożyła to oficjalnie na ręce burmistrza. To trafi do odpowiedniego wydziału i jednocześnie adresując do pana Krzykotowskiego, a dzisiaj z panem Krzykotowskim również na ten temat porozmawiam. I rzeczywiście również apeluję do Komisji Właściwej do Spraw Sportu, aby spotkała się z panem Krzykotowskim, porozmawiać na temat bezpieczeństwa przed sezonem turystycznym w ogóle, tak? Natomiast i na plaży, i na terenie kąpieliska. Tytułem jeszcze wyjaśnienia, jeszcze rzeczywiście jest czas, bo oficjalnie sezon turystyczny jeszcze na tej plaży się nie zaczął. Ale rzeczywiście czas nagli, tak więc proszę panią radną, aby te wszystkie, bo nie wszystko może znaleźć się w protokole, a protokół będzie sporządzany nie dzisiaj, żeby jak najszybciej złożyć to w formie pisemnej, a ja dzisiaj porozmawiam i przekażę to, co na tę chwilę zapamiętałem, przekażę panu Krzykotowskiemu jako dyrektorowi Ostrowskiego Centrum Sportu i Rekreacji, który rzeczywiście zarządza plażą miejską i kąpieliskiem miejskim. Dziękuję bardzo. Proszę, pan radny Kowalski. To znaczy, chciałem powiedzieć, że zwyczajowo w pracach komisji jest to, że jeżeli zbliża się sezon plaży i tak dalej, będzie otwierane, kąpieliska będą, także zawsze zapraszamy pana dyrektora, aby przedstawił nam stan faktyczny przygotowania do sezonu. Także na pewno będzie nas na posiedzeniu komisji i przedstawi nam swoje sprawozdanie z tego. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Kierozalski ma głos. Szanowni państwo, nikt nie zauważył, że jednak coś się tutaj tak naprawdę w Ostródzie stało, tak? Jeżeli chodzi o naszą radę, w takim kontekście, co dalej? W jakim jest, punkcie jesteśmy? Chciałbym tutaj poprosić wszystkich, zaapelować o to, żebyśmy jakby zasypali, może trudno to będzie zrobić, bo dużo emocji było, podziały, ale żebyśmy już nie wracali do sytuacji, które nas różniły, a które często, na które często myśmy sami nie mieli wpływu. Gdzieś był jakiś czynnik zewnętrzny, który pewien konflikt w Radzie czy to nakręcał, czy generował. Dzisiaj jest taka oto sytuacja, która jest sytuacją nową, która daje szansę na to, że jeżeli podejdziemy do tego z dobrą wolą, z dobrą wiarą, wspólnie pracując, no spróbujemy znaleźć jakąś drogę do dobrej współpracy na dalsze dwa lata. Jestem, zgłaszam się do tej wypowiedzi, dlatego że mamy o to ostatniej chwili przygotowaną interpelację w sprawie budżetu, takich zapytań. Dlaczego mówię, że duża część radnych ma pewną wątpliwość co do rzeczywistego stanu budżetu do końca roku. Nie w dzisiejszej sytuacji. Jest pewna obawa, którą trzeba wyjaśnić, a jeżeli część z tych obaw one się spełnią, sprawdzą, przepraszam, no to trzeba będzie rzeczywiście do budżetu podejść bardzo poważnie i dokonać bardzo poważnych zmian w budżecie. Dlatego apeluję o to i proszę, żebyśmy sobie spróbowali teraz w toku takiej pracy nad tym budżetem, no spróbowali wypracować nową jakość, taką, żebyśmy mogli, nie mając już czynnika, który tutaj powoduje konflikty, spokojnie nad tą zmianą w budżecie popracować i popracować spokojnie nad przyszłorocznym budżetem. Bo sytuacja wydaje się być mniej różowa niż dzisiejsze zestawienie. To jest kwestia niekwalifikowanych wydatków, to jest dużo rzeczy. I o tych właśnie rzeczach w interpelacji, którą złożę na ręce pana Hocha w imieniu 8 radnych, która oczywiście mam nadzieję, że zostanie, wiem, że zostanie przekazana pełnomocnikowi premiera, komisarzowi tutaj pełniącemu obowiązki burmistrza. Będziemy chcieli pytamy o stan prawny obiektu, jakim jest amfiteatr. Chodzi o pozwolenie, zgodne wszystkie pozwolenia budowlane, pozwolenia na użytkowanie, o stan prawny, gdzie on, w jaki sposób został, jaka to jest jednostka organizacyjna i tak dalej, jak była finansowana. Jakie są, to o czym mówiła, wspomniała pani radna Bilińska, jakie sytuacje, jakie mamy zobowiązania
całkowite, nie tylko zobowiązania wynikające z zadłużeń. Jak chcielibyśmy się dowiedzieć, jak komisarz ocenia sprawowanie nadzoru właścicielskiego przez burmistrza miasta nad spółkami. Przypomnę, jest walnym zgromadzeniem wspólników, a jego wielokrotne deklaracje, że on się spółkami nie zajmuje, no stoją w jawnej sprzeczności z polskim prawem, szczególnie z kodeksem spółek handlowych, bo on jest przez walnym zgromadzeniem wspólników i on wszystkie najważniejsze uchwały, a szczególnie plan rzeczowo-finansowy, musi zatwierdzać i zmieniać. Także chcielibyśmy to się dowiedzieć. Chcieliśmy, żeby nowy komisarz ocenił płynność budżetu miasta do końca roku, szansę na to, żeby czy budżet będzie wydolny, czy nie. Czy będą, bo z jednostek organizacyjnych spływa taki oto sygnał, o którym tu już wspominała radna Bilińska, że te pieniądze nie przepływają płynnie, że są zatory, powolutku robią się zatora. Jest dopiero czerwiec, co będzie jesienią. Warto do tego, jeżeli taka sytuacja może mieć miejsce, reagować szybko, reagować w ten sposób, żeby nie było problemu z płatnościami w listopadzie, w grudniu. Chcielibyśmy się też dowiedzieć, bo mamy pewne wątpliwości co do kwalifikowanych wydatków i niekwalifikowanych, jeżeli chodzi o inwestycje prowadzone za pieniądze Unii Europejskiej. Czy wszystkie wydatki, które zgłaszaliśmy, w jaki sposób następują zwroty i czy wszystkie te wydatki zostały zakwalifikowane właściwie, czyli do zwrotu. I to są takie najważniejsze punkty, których odpowiedzi dadzą nam szansę na to, żebyśmy no, niestety poświęcając być może ten czy kawałek miesiąca wakacyjnego, no, zobaczyli gdzie stoimy, gdzie jesteśmy i co trzeba zrobić. Póki jeszcze nie przyjdzie gorączka kampanii wyborczej. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać jeszcze głos? Proszę bardzo, pani radna. Ja mam jeszcze pytanie w kwestii tej naszej fontanny tutaj nad jeziorem. Bardzo dużo osób zaczepia mnie i pyta się, dlaczego nie leci muzyka. Są puszczane strumienie wody, aczkolwiek niektórzy przychodzą specjalnie podziwiać fontannę, ale niestety patrzą tylko na strumień wody i to wszystko. Nie wiem, czy fontanna się psuje, czy po prostu jest oszczędność na prądzie. Dziękuję. Trudno nam na to odpowiedzieć. Panie sekretarzu, może pan wie, czemu nie leci muzyka? Na najbliższej sesji nastąpi odpowiedź. Nawiązując do tego pytania i najbliższej sesji, ja miałbym gorącą prośbę, aby radni, może nie ma takiego obowiązku, ale poinformowali, czy zamierzają złożyć kolejny wniosek, czyli czy sesja będzie w przyszłym tygodniu, bo z tego, co powiedziała pani skarbnik, sesja i tak będzie na pewno w czerwcu, najprawdopodobniej koło końca czerwca. To jest, to wynika z tego, co powiedziała pani skarbnik, czyli na pewno normalna sesja odbędzie się jeszcze w czerwcu. Ja obiecuję, że na najbliższej sesji na to pytanie odpowiemy. Najprawdopodobniej wykonawca jeszcze oprogramowanie fontanny dostosowuje do tego, aby faktycznie działało tak, jak miało działać. Natomiast no, to jeszcze jest... Dobrze, tu mam jeszcze informację mówiącą o tym, że jeszcze w różnych godzinach, tak jest zaprogramowane, że w różnych godzinach działa system audio, w różnych godzinach działa system foniczny, a jeszcze znaczy wideo, czyli wizualny i foniczny. Czasami on działa razem. Pani radna może tak uściśli, w jakich godzinach nie działa ta muzyka. Ale mówię, no ja nie chciałbym tego teraz. No to jest kwestia kontaktu z Wydziałem Inwestycji i Rozwoju Lokalnego, który ma za zadanie
nadzór nad działaniem fontanny, która, podkreślam, to jest ważne, nawet jeżeli ona jeszcze do końca nie działa, jest objęta gwarancją, ona musi działać. Będzie działała, natomiast prośba do pani radnej, o jakie godziny chodzi? Ja powiem tak, no na logikę, no wypadałoby puszczać muzykę powiedzmy w dzień, a nie w nocy, kiedy ludzie chcą spać. I wtedy, kiedy jest najwięcej osób na mieście i kiedy dzieci wracają ze szkoły. Powiedzmy godzinę szczytu, o tak. Dobrze, no ale sami państwo widzą, że to chyba nie jest miejsce teraz do dyskutowania na temat, kiedy ma być czynna, w jakiś sposób widoczna fontanna. Tym bardziej, że co innego, sami państwo przyznają rację, co innego sezon urlopowy i turystyczny, który nie ma nic wspólnego jak gdyby z czasem pracy i uczeniem się dzieci w szkołach i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, dziękuję za zwrócenie na to uwagi. Na pewno jak najszybciej się tym problemem urząd zajmie. Dziękuję bardzo. Radny Kłokocki, proszę bardzo. Jeszcze mam jedną prośbę, wracam do pytania, które zadałem zastępcy burmistrza na poprzedniej sesji, żeby zobowiązać wykonawcę, już nie wiem, czy amfiteatru, czy tamtej części nabrzeża, o naprawę bulwaru na wysokości amfiteatru. Na wysokości nie, na wysokości amfiteatru jest rozjeżdżony przez tą ładowarkę. Czy w tym punkcie są jeszcze jakieś... Ja może jeszcze dopowiem na temat bulwaru przy amfiteatrze. Jeszcze czasami może być sytuacja określona przez pana radnego, ponieważ trwa obok budowa marin nad jeziorem. No nie wiem, na ile też nie chciałbym teraz zabierać, to też niech się wypowiedzą na ten temat Wydział Inwestycji, ale też z punktu widzenia logiki wydaje się niewłaściwe zrobić teraz, dokończyć i znowu licząc na to, że będzie znowu coś uszkodzone. Natomiast chcemy zrobić wszystko, żeby te prace, które tam mają być robione, żeby one były robione poza sezonem turystycznym. Czyli jeżeli teraz coś wymaga rzeczywiście naprawy i coś zagraża zdrowiu i życiu, to oczywiście powinno być niezbędne, natychmiast naprawione. Natomiast nie chciałbym też teraz zabierać głosu w tej sprawie. Natomiast no dobrze, dzisiaj się jeszcze tym też tematem zajmę. Proszę, mam informację tutaj pana wiceprzewodniczącego, odczytanie pisma. Wpłynęło pismo od Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Komunalnik. Zapraszamy państwa na seminarium zorganizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Komunalnik. Prowadzone między innymi przez specjalistów z Departamentem Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska. Jego celem jest wprowadzenie państwa do nowych przepisów, ale i także umożliwienie wymiany doświadczeń oraz otrzymania odpowiedzi na nurtujące pytania odnośnie powyższej tematyki. Seminarium odbędzie się w Elblągu w hotelu Młyn w terminie 26 czerwca 2012 roku. Nowe obowiązki gmin w zakresie gospodarki odpadami. Będę wdzięczny za przekazanie informacji o konferencji również innym zainteresowanym osobom. Z nadzieją na uczestnictwo serdecznie pozdrawiam i zapraszam. Wiceprezes Stowarzyszenia Komunalnik Tadeusz Pokrywa. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze głosy dziś? Proszę bardzo, radna Bilińska. Ja skorzystam z obecności pana sekretarza i zadam pytanie w imieniu dziennikarzy, którzy zwracali się na piśmie drogą mailową do państwa o wyjaśnienie różnych kwestii i przekazano nam taką informację do radnych, że te maile, które były do miesiąca maja, zostały skasowane. Czy jest to prawda, czy zostały zachowane w folderze? Może to tak tylko po prostu w formie informacji. Osobiście nie wiem nic na ten temat, na temat maili od dziennikarzy, natomiast był osobiście u mnie pan Jacek Piech i z nim sprawę maili z jednym dziennikarzem. Tak? Wydaje mi się, że wyjaśniłem na tyle, ile było można. Należy zadać pytanie w tym względzie informatykowi. Natomiast wczoraj poszła odpowiedź między innymi do
TVN Uwaga. To nie o to chodzi. No z tego co wiem, ja wiem, więc powtarzam. Wczoraj informacje, jeżeli jakieś były zaległe do dziennikarzy, poszły. Natomiast w sprawie maili nie mam takiej wiedzy poza panem Jackiem Piechem. Dziękuję. Czy są jeszcze... Jeżeli nie ma głosów w dyskusji, z mojej strony, Szanowna Radio, jak widzimy, musimy się jeszcze spotkać w miesiącu czerwcu. Są pilne zmiany w budżecie. Także myślę, że pod koniec ostatniego tygodnia też staram się zwołać sesję. Przepraszam, słuszna uwaga, bo jeszcze mamy dwa tygodnie. I pod koniec miesiąca zawsze staram się tutaj udogodnić niektórym radnym, nie pasuje ten dzień czy godzina, żeby wszystkim pasowało. Także dzisiaj tylko mogę powiedzieć, że pod koniec miesiąca musimy się jeszcze raz spotkać. Proszę bardzo, jeszcze radny Kowalski. Jeżeli chodzi właśnie o posiedzenie Komisji Oświaty, chciałbym serdecznie Państwa przeprosić, zaproponować dzień 21 o godzinie 9, w związku z tym, że 20 niespodziewana kontrola, no muszę być u siebie w firmie, a chciałbym zaproponować Państwu 21 o godzinie 9. Dziękuję. A jeszcze porozmawiamy indywidualnie. Stwierdzam, że wyczerpaliśmy porządek dzisiejszej sesji 24. Zamykam 24 sesję Rady Miasta. Dziękuję Państwu.